Jaka armata, masakra! Złowina! Złowina! Audio Jungle. Cześć, dojechaliśmy na kolejny nasz przystanek. Jesteśmy w województwie dolnośląskim. Jak większość karpiarzy poszukujemy takich ciekawych wód, nieznanych, gdzieś tam zapomnianych. Dzięki uprzejmości naszego kolegi Macieja udało nam się odwiedzić bardzo fajną wodę, dziką wodę, na której praktycznie on sam mówi. Mamy nadzieję, że przez ten weekend, ten dłuższy weekend Bożego Ciała, uda nam się przechytrzyć kilka ryb. Wiemy, że są tutaj ryby powyżej 15 kg. Niestety zbiornik nie jest zarybiany od kilkunastu lat, aczkolwiek wiemy, że pływa w nim kilkanaście pięknych ryb, takich cukiereczków powyżej 15 kg. Także jesteśmy pełni nadziei, że uda nam się przechytrzyć chociaż kilka z nich. Czerwiec to nie jest zbyt dobry miesiąc na połów karpi. Karpie w tym czasie odbywają taru, jest bardzo gorąco. Nastawimy się bardziej na amury. Będziemy łowić, myślę, na kukurydzę. Aczkolwiek, jeżeli jakiś karp się połakomi na kukurydzę, będziemy bardzo happy. Jesteśmy nad zbiornikiem, nad którym już od dawna chciałem wędkować. Jest to zbiornik, o którym trochę słyszałem. Jest to woda zapomniana już przez karpiarzy. W tamtym roku zapoznałem się z Maćkiem. Maciek mi o tej wodzie już troszkę opowiedział. Łowi tu. Także może niech on powie, co to za zbiornik, jakie ryby udało mu się tu złowić. Jest to na pewno dzika woda, tak można to powiedzieć. Mimo, że to jest z tego co wiemy woda prywatna, ale już od dłuższych lat nikt się tutaj się nią nie opiekuje. Także Maciek, powiedz coś więcej. Właściciel dawniej tutaj hodował karpia. Wyjechał za granicę, zaprzestał tej hodowli, staw został praktycznie zapomniany, woda zdziczała, nikt tego nie zarybia, nikt się tym nie opiekuje. Wędkuję tutaj generalnie od 2 lat, udało mi się wyciągnąć bardzo ładne ryby, najmniejszą był karp 14 kg, a wiemy, że pływają dużo, dużo większe. Zbiornik jest płytki, typowo dla hodowli karpia, zdarzają się też miejsca głębsze, przez środek przechodzi rów do spustu wody. Jest to najgłębsze miejsce praktycznie. Tak jak Maciek mówi, popływaliśmy trochę z Szymonem, my jesteśmy tutaj pierwszy raz. Przez ten staw tutaj przychodzi rów, jest to najgłębsze miejsce, ten rów jest dosyć mocno zamulony, ale ma około tam 2 metrów. Zbiornik jest bardzo płytki, typowy taki do hodowli małego karpia, którego właściciel hodował i sprzedawał. Jesteśmy bardzo ciekawi tych ryb, które tutaj są. Mamy nadzieję, że uda nam się przechytrzyć jakieś ryby i pokażemy wam, bo ten dreszczyk emocji, o których mówi tutaj Maciek, że te ryby najmniejsze, jakie łapał, są 14 kg, to jesteśmy bardzo ciekawi, myślę, że wy też, jakie są tutaj większe.
Maciek właśnie miał branie, jest godzina 12, samo południe. Nie wspominaliśmy jeszcze o bardzo ważnej kwestii. Karpie tutaj mają tarło, także mieliśmy nadzieję, że jak postawimy właśnie w te miejsca, gdzie one tam się grupują, będzie jakieś branie, zobaczymy, czy to jest w ogóle jakaś większa ryba. Ryba zaczepiła nam się w nasz podwodny marker. Maciek tutaj ma takie postawione swoje markery, o których on wie. Dopływa, wtedy stawia, to są jego pewniaki, te miejscówki. Także trochę będziemy musieli powalczyć, bo nie mamy możliwości tego odhaczenia. Ale mamy coś większego. Na pontonie używamy 3-metrowych wędek. Są to wędki bardzo fajne na ponton. Po mierze tych wędek bardzo łatwo udaje nam się tą rybę podciągnąć pod ponton. Nie mogę już mówić, bo widzę, jest to piękny amur. Emocje są naprawdę. I jest, jaki luj! Ale czapa! Jaka armata, masakra! Musimy jak najszybciej za murem trafić na brzeg, szybko porobić sobie z nim zdjęcia, zważyć, ponieważ jest bardzo gorący. Jest to płytka woda, tak jak wspominaliśmy, także tlenu jest tutaj dość mało, a wiemy, że amury tego nie lubią, także wracamy na stanowisko. Właśnie jesteśmy na etapie robienia obiadu, zacząłem strugać ziemniaczki. Nasze szczęście jest podwójne, ponieważ zapaliśmy do bardzo dużego amura. Będzie bardzo dużo dzwonków, zaraz go usmażymy. Czuję, że nie tylko my się nim najemy, złamy całą tutaj, tutejszą wioskę, która czeka już od 20 ponad lat na piękny dzwonek z patelni. Także jedziemy szybko do brzegu. Wianki rzucała je do falującej wody, wianki rzucała je do wody. Udało nam się przychytrzyć pierwszą rybę, Azjatę, pięknego Azjatę. Oczywiście złowił ją Maciek, mistrz tej wody. No jest piękny. Maciejowi udało się złowić pierwszą rybę, amura. Nastawiamy się głównie na łowienie na kukurydzę. 2-3 kukurydze podpięte pływakiem lub sztuczną kukurydzą, tak żeby lekko podnieść ten słupek kukurydzy. Do ugotowanej kukurydzy dodaję kruszonych kulek, słodkich kulek, tak żeby wzbogacić tą całą mieszankę. Amury bardzo lubią słodycze. Dodatkowo możemy dopalić tą mieszankę liquidem lub dipem, tak żeby te amury po prostu przejadły się tą słodyczą. One po prostu to lubią. Musimy ściągnąć je w znęcone miejsce i kładziemy tylko i wyłącznie kukurydzę z podwieszonym pływakiem. Myślę, że to jest najskuteczniejsza taktyka na tą wodę. Zazwyczaj łowiąc na dwie wędki, na jednej wędce staram się używać samej kukurydzy plus ewentualnie kukurydza z pływaczkiem. Na drugiej zaś wędce dokładam standardowo jakąś kuleczkę, podwieszam to
kukurydzą i w ten sposób wywożę wędkę. Stawiam w swoich miejscach, w pewniaczkach i czekamy na rybkę. Większość z nas szuka zapomnianych wód, na których nikt nie łowił i bardzo możliwe, że kryją się tam olbrzymie ryby. Nam się udało znaleźć taką wodę. Być może zbiornik nie jest zbyt głęboki. Troszkę mnie to martwi, bo w najgłębszym miejscu jest około 2 metrów, to jest przy spuście wody. A tak jest to zbiornik typowy pod hodowlę karpia, przez który idzie rów. W tym rowie jest troszkę głębiej. Raczej obstawiamy miejscówki przy tym rowie. Jest również wyspa na środku. Widać po wyspie, po drzewach, że tej wody na tą chwilę bardzo ubyło. Także wiosną było pół metra więcej. Te ryby na pewno też lepiej współpracowały. Aczkolwiek zbiornik bardzo ciekawy. Dużo roślinności podwodnej, grążeli. Niezbędny jest tutaj ponton. Nie używamy akurat silnika, bo jest to zbyteczne na taką wodę, gdzie jest dużo zielska i też te odległości nie są zbyt duże, żeby wywozić. No ale bez pontonu byśmy tutaj nic praktycznie nie zrobili. Wywożę swój ostatni zestaw dzisiaj pod grążele. Tam jest nieco twardsze dno, tak jakby ryby tam systematycznie żerowały. Kładę zestaw na słodką kulkę. Być może skusi się karp, a być może skusi się pan Amur. Bardzo ciekawe miejsce koło grążeli. Około pół metra od grążeli jest czysto. Dalej znów zaczyna się moczarka. Postawimy na tym właśnie przejściu tych dwóch różnych roślin. I posypiemy troszkę kukurydzy z kulkami pogruszonymi. Potrafię. Przestałeś już chcieć. Nie oszukuj siebie i mnie. Nie oszukuj siebie, nie oszukuj mnie. Maciek złowił lina.
Wypuść linę, bo ma Marcinkę. Maciej z Grana. Dzisiaj podczas dnia bardzo mało pokazują się karpie. Widać jedynie gdzieś poruszające się grążele lub zielsko. Mam taki plan, żeby zaskoczyć karpie czymś innym. Zastosuję małego pływaczka ananasowego na ciekawym przyponie Whitypool. Wygięta rurka z 5 cm nad dnem. Postawię między roślinami. Mam nadzieję, że jakiś się zaciekawi i połakał mi się na tego pływaczka. Przeszła u nas nawałnica, padał deszcz z gradem, woda strasznie się ochłodziła. Widać nawet teraz, jak paruje. Maciek niedawno miał branie, niestety był to lin. Mamy nadzieję, że teraz właśnie na tych płytkich miejscach, gdzie mamy postawione zestawy, to ochłodzenie, które spowodował grad z deszczem, przyniesie nam jakieś brania i noc będzie pracowita. Strony jeziora pasła baba Gąsiora. Pierwszy karp z nocy nie jest może zbyt duży, tak jak obiecywano. Widać, że jest krótko po tarle, jest wytarty, także mamy pierwszą rybkę, nie kuta. Waży około 13 kg. Także nocka jak najbardziej udana. Grzesiu też złowił karpia. Za chwilkę pokażemy, jak tutaj są dzikusy. Mamy dublecik, pierwsze karpie z tej tajemniczej wody. Na te cukiereczki jeszcze musimy poczekać. Ale już są pierwsze, to najważniejsze, nie Grzesiu? Także chyba zgłodniały, wczoraj pogoda im też zmusiła je do żerowania, ponieważ strasznie się ochłodziło. I od razu pojawiły się pierwsze brania karpiowe. Jak były upały, to amur. A teraz karpie. A troszkę się uchodziło, od razu karpie. Znowu masz głębiej większego. Co? To tak bywa, że ja mam większego.
Powoli dobiega końca nasza, myślę, udana zasiadka nad tajemniczym zbiornikiem. W pierwszej kolejności chciałem podziękować Maciejowi za gościnność. Myślę, że to był naprawdę dobry czas. Udało nam się złowić kilka ładnych ryb. Nie wszystkie udało się niestety sfilmować. Złowiliśmy 3 amury, około 15 kilo i 2 karpie. Dopiero po tym, jak popadało, jak się woda ochodziła, widać, że te karpie były od razu po tarle. Myślę, że przed tarłem mogły mieć około 15 kilo, także 2 z tych cukiereczków udało nam się złapać. Myślę, że są tu dużo większe ryby. Maciej połowił tutaj kiedyś karpie około 19-18 kilo. To na tą chwilę myślę, że mają ponad 20 kilo. Woda bardzo ciekawa. Woda na tą chwilę jest bardzo ciepła. Ryby skumulowały się głównie tutaj przy wpuście. Myślę, że ta 3-dniowa zasiadka była dla nas bardzo udana. Sam urok tego miejsca, ta dzicz, przyroda bardzo tutaj nam się spodobała. Myślę, że odwiedzimy tą wodę już niebawem, a w planach mamy wyjazdy na kolejne zbiorniki, także śledźcie nas. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Hehehe